Cześć buziaki! Dzisiaj mamy 9. dzień projektu Halloween. A projekt Halloween polega na tym, że przez 31 dni października pokazuję Wam 31 charakteryzacji na 31 tutorialach, czyli po jednym na każdy dzień. A oprócz tego mam 5 głównych tematów, które rozwijam na 6 sposobów. Aktualny to komiksowo-filmowo. Postać, którą wybrałam na dziś, to Enchantress. Komiksów DC. Mam nadzieję, że to dobrze wymawiam. Na czuja. Zdecydowałam, że zamiast malować tę najbardziej teraz popularną wersję z filmu Suicide Squad, sięgnę po wersję trochę mniej znaną, nieco zapomnianą, z komiksu bodajże z roku 60 któregoś. Teraz jest ten czas, kiedy namawiam Was do subskrybowania. Dzięki temu będę mogła do Was dotrzeć z każdym moim tutorialem. A tego chcecie? Dobra. No to co? Czas malować. Te usta, ten cyc. Jakoś się utarło, że zawsze na początku mówię Wam, co robimy z brwiami. Otóż dzisiaj zostawiamy je nieruszone. W tej charakteryzacji jedynym produktem stricte makijażowym, jakiego użyłam, jest podkład TV Stick z Kryolana w kolorze najjaśniejszym, jaki posiadają. Kolor jest idealny jako podkład do całej reszty makijażu, a buzia jednocześnie będzie ładnie wygładzona. Całą resztę wykonam farbami wodnymi, po to, żeby efekt był jak najbardziej komiksowy, bo dzisiaj wyjątkowo odtwarzam jak najwierniej postać właśnie wziętą prosto z komiksu. Te dziwne plamy, które właśnie namalowałam, to jest po prostu cień, który tworzy się na twarzy mojej postaci. Odtworzenie płaskiego bądź co bądź komiksowego rysunku na naszej trójwymiarowej twarzy to jest naprawdę niezłe wyzwanie i fajna zabawa, a także, a może przede wszystkim, bardzo dobre ćwiczenie. Myślę, że jeśli na przykład zajmujecie się makijażem, to warto od czasu do czasu zrobić coś sobie właśnie w ramach ćwiczeń, takiego nietypowego. Te cienie na skórze, które teraz tak przedziwnie po prostu wyglądają, na zdjęciach okazały się naprawdę strzałem w dziesiątkę. Twarz wygląda, jakby była po prostu w ten sposób oświetlona. A właśnie specjalnie do tych ujęć ustawiłam takie bardzo płaskie światło, żeby wydobyć właśnie wszystko to, co jest namalowane. Jak widzicie, ja dzisiaj nie opisuję szczegółowo tego, co się dzieje na ekranie, bo wydaje mi się, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, że w tego typu wzorach, a przynajmniej w tym wzorze, dosyć jasno widać, co wykonuję krok po kroku. Jeśli jednak potrzebujecie albo macie ochotę posłuchać dokładniejszych wskazówek, jeśli chodzi o takie właśnie komiksowe malowanie, to odsyłam Was do filmiku z Wolverinem. Link znajdziecie w opisie. W tej charakteryzacji na przykład ja bardzo się obawiałam, jak wyjdzie ta peleryna. Bałam się, że nie uda mi się oddać tego tak, jak bym chciała i że generalnie nikt się nie domyśli, że jest to peleryna. Natomiast nie miałam innego wyjścia i po prostu zaufałam sobie. No raczej nie miałam innego wyjścia przy tym projekcie Halloween, który teraz obserwujecie i którego jesteście częścią. Kiedy maluję 31 wzorów, często dzień po dniu, nie mam niestety czasu na przećwiczenie dobrze każdego wzoru, na malowanie go kilka razy. To, co obserwujecie i czego jesteście częścią, to są moje absolutnie pierwsze podejścia do tematu. Oczywiście wszystko mam dobrze przemyślane, rozebrane na czynniki pierwsze, często rozrysowane. I na pewno tutaj pewnym ułatwieniem jest to, że ja po prostu bardzo dobrze znam swoją twarz. Myślę jednak, że wrócę na chwileczkę do tego, co dzieje się na ekranie. Usta są oczywiście przeogromne, ale dzięki temu fajnie udało się uchwycić proporcje oryginalnej komiksowej postaci. Jak widzicie, założyłam już soczewki. Oko w ogóle w tym wzorze dodaje naprawdę mega wyrazu całej postaci. Chustę, która ma imitować kaptur. I jestem gotowa do rzucania zaklęć. Widzimy się jutro, buziaki! Wait, wait.
Squeeze, squeeze. Wszyscy teraz pomyślą, że sobie naprawdę pomalowałam cycki. A to niespodzianka, moje cycki są dopiero tu. Trollowałam was.